konferencji przed rozpoczęciem nowego sezonu 2024-2025. Na konferencji gościmy też trenera naszego zespołu. Kilka spraw takich organizacyjnych i związanych z drużyną. I następnie oczywiście jak zawsze pytania, które interesują dziennikarzy, kibiców. Warto wtedy do tego się odnieść i mam nadzieję, czy ja, czy trener Sebastian odpowiednio do tego podejdzie. Ten sezon, który przed nami, jest ciekawy, wyjątkowy i bardzo trudny, bo z drużyny, które są w drugiej lidze, są bardzo wymagające. Bardzo ciekawe drużyny spadły z pierwszej ligi, ciekawe drużyny awansowały do drugiej ligi z trzecich lig. Dodatkowo weszła reforma, która będzie skutkowała tym, że cztery zespoły spadają z drugiej ligi, ale dwa kolejne jeszcze walczą w barażach z przedstawicielami trzecich lig. Tak więc sześć drużyn jest zagrożonych spadkiem. Sześć drużyn walczy o utrzymanie, o awans do pierwszej ligi, a tylko można powiedzieć sześć zespołów jest bezpiecznych. Także to też jest ciekawostka w tej lidze i myślę, że dzięki temu będzie to powodowało jeszcze większą rywalizację. Kilka słów o okresie przygotowawczym i o osobach, które dołączyły do naszego klubu. Poproszę trenera, aby dokonał takiej podsumowania tego okresu przygotowawczego. Dzień dobry Państwu. Początek naszych przygotowań to 19 czerwca. Do tego momentu, od tego momentu mieliśmy bodajże 23 jednostki treningowe. Rozegraliśmy 5 sparingów. To były sparingi z Olimpią Grudziądz, przegrane 2-0, z Łomżą 1-1, z reprezentacją Ukrainy U19 1-2, przegrana z Elaną 1-1 i z Polonią Lidzbark przegraliśmy 2-1. Jeżeli chodzi o kompletowanie kadry, to zaczęliśmy na pewno od tyłu, od obrony. Pozyskaliśmy Kacpra Tułowieckiego, Oresta Tialo, Ukraińca, Bogusławskiego Łukasza i to jest jakby obrońcy. Szałecki, Dawid, Stępień, Radosław, Kordykiewicz, Oskar, Fadecki, Wojtek, Jasiński, Mikołaj to pomocnicy, czy to środkowi, czy skrajni i Mateusz Kuzimski jako napastnik, jako osoba, która będzie przynajmniej z założenia odpowiedzialna za zdobywanie bramek. Jak wiemy, jest to nasza największa bolączka i nad tym mocno pracujemy. Mam nadzieję, że w lidze to nam wypali. To jeżeli chodzi o przygotowania, jakie były, oraz o wzmocnienia. Dołączyli też młodzi zawodnicy z Akademii, Leszczyński Bartek, Tobojka Maciek i Richter Adam. Co do jeszcze zmian, to zmiany na pewno te, które mnie też cieszą. W sztabie doszli Rafał Literski, trener bramkarzy, Mateusz Kasprowicz, asystent i będzie też funkcję kierownika objął zespołu. Zostaje też Marcin Saborski, czyli asystent plus trener przygotowania motorycznego, ale to już był w zeszłym sezonie, więc to na pewno na plus dla mnie, jeżeli chodzi o komfort pracy. Sam okres przygotowawczy też na pewno tutaj duże słowa uznania dla prezesa, dla zarządu, dla ludzi odpowiedzialnych za obiekty, bo rzeczywiście te obiekty, które są teraz, są wzorowo przygotowane i tutaj mamy niesamowity komfort pracy, bo naprawdę nie mamy na co narzekać, tak? Jeżeli chodzi o inne rzeczy organizacyjne, też nie ma do czego się przyczepić, więc tylko i wyłącznie praca i taka też była w tym okresie przygotowawczym. Mówię, nie było lekko, mam nadzieję, że już od meczu z Podbeskidziem będzie widać efekty tej pracy. Oczywiście jedynym takim, można powiedzieć, minusem tych przygotowań było to, że ci zawodnicy, których wymieniałem, dołączali do nas w różnym okresie tego okresu przygotowawczego, tak? Bo Mateusz Kuzimski dołączył dopiero w zeszłym tygodniu, inni dołączali 2 tygodnie temu i tak trochę ten okres przez to był rozbity. I też myślę, że nawet te mecze sparingowe, bo też na pewno to będziecie pytać o wyniki tych meczów, to też brały się też często z tego, że bardzo dużo młodzieży grało, szczególnie w drugich połowach. To w ogóle tak bym rozdzielał
to granie sparingów na połówki bardziej meczów niż przez pryzmat całości. Oczywiście zawsze chcemy wygrywać, po to wychodzimy, po to piłkarze wychodzą na boisko, żeby rywalizować, wygrywać, ale mówię, ale niektóre rzeczy w sparingach są ważniejsze niż sam wynik jako dla trenera. Okej, dziękuję za podsumowanie. Tutaj też jeszcze co do bramkarzy, Nikodem Januszewski z Akademii też tam trenuje, tak. przy zespole jako trzeci, ten, który może za rok czy za dwa będzie może mógł reprezentować barwy Olimpii. Na pewno ma takie jako w piłce seniorskiej w pierwszym zespole, teraz już gra w drugim, więc nabiera tam doświadczenia. I myślę, że to są takie ważniejsze rzeczy. Jeszcze też dołączył z młodych zawodników Mikołaj Jasiński, który szukał klubu, ciekawie się zaprezentował. Też przenosi się tutaj do Elbląga, tutaj też chce studiować, więc na pewno też jakiś tam dodatek do całości tego wszystkiego. Z pozostałych macie oczywiście skład personalny, kadrę zawodników, która podlega pod pierwszy zespół. Zawsze też są jakieś ruchy, rotacje z akademii, bo nie wszyscy tam przeszli z drugiego zespołu, ale na ważniejsze jakieś czy większe treningi czy sparingi wewnętrzne. Myślę, że to są zapraszani, aby im się też ważniejsze rzeczy. Oczywiście liga ma tego sponsora tytularnego. To też jest ważne, mi się wydaje, będzie się rozwijało. Na pewno branding, oprawa będzie nieco inna i zobaczymy to na pierwszym już meczu i mam nadzieję, że będzie to szło. Tak samo drużyny będą grały nowymi piłkami. Już niedługo ogłoszenie technicznego sponsora, bo dopinane są umowy i mam nadzieję, że wszystko będzie jak najlepiej w rozgrywkach tej naszej drugiej ligi. Panie prezesie, na początek dość jasno przedstawiona została sytuacja przed rozpoczęciem sezonu. Pan trener jest zadowolony ze wszystkich przedsięwzięć, w związku z tym duże brawa dla klubu. Ale pytanie, w tym sezonie o co walczymy? To chciałbym wiedzieć, jakie są cele. I do pana trenera, z pana spod ręki przyszło kilku zawodników. Pozostali, którzy przyszli, to są ci zawodnicy, którzy chcieli tutaj grać? Czy jeszcze ktoś czuwał nad nimi, żeby tu do tego klubu przyjść? Tak, rzeczywiście trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Olimpia Elbląg nie jest jakby na tą chwilę pierwszym wyborem dla wielu zawodników. My musieliśmy czekać długo na zawodników, którzy powiedzmy gdzieś tam spadali z wyższych lig, testowali się, więc jak gdyby te rozmowy trwały. Oczywiście, że łatwiej mi się rozmawiać z zawodnikami, których znam, bo których prowadziłem, bo było zainteresowanie też innych klubów tymi zawodnikami, ale udało się przekonać i tak jak mówię tutaj, co do nich mam pewność, jeżeli chodzi o jakość tych zawodników. Oczywiście to, czy sprawdzą się na poziomie drugiej ligi i funkcjonowaniu tego zespołu, to czas pokaże, ale mówię, tu jestem jakby pewny ich jakości. Co do zawodników, którzy przyszli, z którymi nie miałem okazji współpracować, to nie, tutaj nie było. Tu byli zawodnicy na testach, bo zarówno Orestialo, Kordykiewicz, Oskar, Jasiński, Mikołaj to są zawodnicy, którzy przeszli przez testy u nas i z dobrej strony się pokazali. To nie byli zawodnicy, którzy byli wzięci i od razu podpisani, tylko musieli przyjść, pokazać się, wypadli nieźle na treningach, na sparingach i dlatego też podpisaliśmy z nimi kontrakt. Kontynuując ten temat transferów, patrząc na to, tam dużo młodzieżowców, mało, stosunkowo mało w ten sposób zawodników bardziej doświadczonych, można się spodziewać jeszcze jakichś transferów do klubu ogólnie zawodników doświadczonych, no młodzieżowców pewnie. Znaczy ja tak bym nie rozpatrywał, że mało doświadczenia, bo czy to Kacper będzie bronił, czy Andrzej Witan, to już mamy doświadczenie w bramce. Myślę, że na tej pozycji to jesteśmy mocno zabezpieczeni. Jeżeli chodzi o środkowych obrońców, Tialo, Bogusławskie, to doświadczenie.
środek pomocy, jeżeli mówimy o kuczałku, stępiu, doświadczeni, Fadecki na skrzydle doświadczony, Kuzimski doświadczony, więc nie ma tam mało doświadczenia. Na pewno chcielibyśmy, to myślę, że to jest taka nasza wola i sztabu, i chyba prezes też to wie, że jeden obrońca by się nam na pewno jakiś doświadczony, czy doświadczony, przydałby się dobry obrońca, o tak bym powiedział. Czy on będzie doświadczony, czy mniej doświadczony, to mnie mało interesuje, bardziej, żeby był dobrym obrońcą i to na pewno będziemy próbowali jeszcze pozyskać. A tak mówię, naprawdę fajnie ci młodzi się zaprezentowali, chłopcy z Akademii, no też pomysł to, żebyśmy grali młodzieżowcami z Akademii, to jest pomysł prezesa i ja się z tym identyfikuję, że po to jest ta Akademia, żebyśmy grali tymi chłopcami. Czy oni w danym momencie, w danym roczniku są mocni, czy nie, no to jest inna sprawa, ale mówię, no trzeba dążyć do tego, żeby tych wychowanków mieć, no po to jest ta Akademia, żebyśmy z niej korzystali, więc jakby myślę, że to jest dobry pomysł. Możemy czasami cierpieć z tego powodu, bo wiadomo, że ci młodzi chłopcy zanim załapią ten drugoligowy rytm, poziom intensywności meczu, no to możemy przez to cierpieć, ale myślę, że sam pomysł, plan jest na to jak najbardziej pozytywny. Odnosząc się do celów, na pewno ciężko określić to teraz tak naprawdę, bo nie znamy jakby siły zespołów, a widzimy, że dosyć mocno się wzmacniały te zespoły i myślę, że pierwsze 5 kolejek będzie pokazywało gdzieś tam to, jak wygląda ta liga tak naprawdę. Czy to będzie liga jednego, dwóch, trzech zespołów, które będą wszystko wygrywać, czy to będzie liga, tak jak ostatnio, bardzo wyrównana do końca, że rywalizacja o walkę w barażach czy o utrzymanie trwała tak naprawdę do ostatnich minut rozgrywek, tak? I dzisiaj mówienie, że celem jest awans czy cokolwiek innego, to jest takie wróżenie troszeczkę z fusów. Na pewno istotne jest to, żeby odpowiednio zacząć. Uważam, że potencjał zawodników, którzy doszli do naszego klubu, jest dosyć wysoki i na pewno trener cały czas apelował, prosił o to, że woli mniej zawodników, ale większej jakości, niż mieć szeroką kadrę, która nie wnosi jakości, co patrzyliśmy też w minionym sezonie, że nie można było tak naprawdę zastąpić kogoś jakby na odpowiednim poziomie i miejscu i mieliśmy średnich zawodników, którzy nie dali nam tego, co oczekiwaliśmy, czyli spokoju przede wszystkim w rozgrywkach tak naprawdę, tak? I to jest też ważne. Mam nadzieję, że co do zwiększenia kadry będziemy się przyglądać. Teraz na pewno rozpoczną się, zmieniło się to troszeczkę, bo kiedyś było tak, że najpierw zaczynała Ekstraklasa, później pierwsza liga, później druga liga. Dzisiaj zaczynamy wszyscy razem tak naprawdę i po jednej, dwóch, trzech kolejkach każdy z piłkarzy będzie wiedział, czy będzie miał szansę grania w wyższej lidze, czy będzie też szukał może klubu w drugiej lidze, żeby móc grać i na pewno będziemy chcieli korzystać z takich. Wielu zawodników, którzy etatowo pełnili te role w zespole, już nie ma w tym klubie, albo stracili wiek młodzieżowca, albo odeszli. Zostaje tylko Dominik Kozera jako murowany kandydat do pierwszej jedenastki. Jest jeszcze druga pozycja młodzieżowca. Jak pan ocenia właśnie ten potencjał młodzieżowców? Bo tutaj chyba ma pan delikatny ból głowy, żeby ci młodzi ludzie byli też jakościowo, jakby pasowali do drugiej ligi. Jak pan ocenia w ogóle całą tą sytuację z młodzieżowcami? To znaczy z młodymi ludźmi jest tak, że czym dłużej im się przyglądam, to widać ich potencjał. Bo ja dokładnie tak jak panu kierunkowałem się tylko na Kozerę i powiedzmy na jeszcze jednego zawodnika, a teraz w całym tym okresie przygotowawczym się okazało, że są też inni, którzy naprawdę rokują, żeby na poziomie drugiej ligi grać. Ja nie mówię, że czy są lepsi, czy gorsi od powiedzmy od Kozery, ale na pewno no, w niektórych sparingach pokazali się z bardzo dobrej strony, w treningu też wyglądają tak chociażby
Tu zaproponuję chociażby Maćka Tobojkę, tak, który naprawdę robi fajną robotę w środku pola i też nie jest powiedziane, czy on nie zagra chociażby z Podbeskidziem, tak, bo pierwszej minuty. Możliwe, że tak, nie wiem, na tą chwilę nie chcemy też tutaj, wiadomo, zdradzać planów naszych na mecz, ale może też tak być, że zagra, dlatego mówię, u młodych ludzi jest fajne to, że tak naprawdę ten ich rozwój widać z tygodnia na tydzień. Doświadczony zawodnik to już wiadomo, że już tego progresu takiego dużego nie robi, ci młodzi łapią to, pochłaniają tą wiedzę szybko i rzeczywiście progresują. Zobaczymy jak będzie dalej. Na pewno jest to ból głowy. No, ja mówię, nigdy nie byłem zwolennikiem samego przepisu o młodzieżowcu. Tak? Ja rozumiem nagradzanie klubów za to, że się gra młodzieżą, ale wymóg i zmuszanie, że lepszy zawodnik siedzi na ławce, żeby tylko dlatego, żeby młody musiał grać, dla mnie nie jest to normalna i sprawiedliwy dobór zawodników do pierwszej jedenastki. No ale jest przepis, musimy go realizować. Mamy akademię swoją, też chcemy z tego korzystać, więc jak gdyby no, łączy się to w całość i musimy tak. Panie trenerze, kto został kapitanem na nowy sezon i nie chciałbym być na pana miejscu, w drugim pytaniu też ma pan problem. Jak będzie pan reagował na sytuację dwóch bramkarzy, bo to jest dwóch równorzędnych bramkarzy? Tak, to jest. Znaczy o kapitanie nie chciałbym dzisiaj mówić, to będzie jutro jakby w zespole dopiero podane, o tym będziemy rozmawiać, ale jeżeli chodzi o bramkarzy, na pewno jest to dla mnie komfort. Ja wolę mieć dwóch dobrych bramkarzy niż mieć jednego dobrego, drugiego powiedzmy słabszego i to jest dla mnie komfort pracy. Nie wiem, właśnie dzisiaj o tym z trenerem bramkarzy też rozmawiałem. Nie mamy jedynki ustalonej, też się dowiedzą to bramkarze tak naprawdę w dniu meczu dopiero na kogo postawimy, bo na dzień dzisiejszy rzeczywiście to są, jeżeli patrzy się na nich przede wszystkim w treningu, dwóch profesjonalistów, dwóch bardzo dobrych bramkarzy na ten poziom, no i mały ból głowy, ale mówię, taki, który chciałbym mieć na każdej pozycji. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.